No, moi mili, myślałem, że już nie będę tego więcej robił, no ale jednak muszę. Akcja Orkan, a żeby Orkan, to muszę zabrać kabinę. Bo akurat ją oparłem, właśnie dlatego oparłem o Orkana, bo już nie będę z niego korzystał. No i co? No i trzeba go stąd zabrać i koniec. Znaczy tą kabinę. Aha, bo bym śrubę tutaj, byłoby fajnie, gdyby się wcisnęło. Ale dobra, poradzimy sobie bez śruby. O. Pyk. Tu zaczepimy. Oto. Teraz pójdziemy znowu z tej strony, zaczepimy tu oto, o, aha, i teraz trzeba ten pas wziąć. Dobra, kombinowałem, w którą stronę będzie mi lepiej, ale chyba w tą. No nie, głupi pomysł jednak był. Głupi pomysł. Teraz tutaj, aha, muszę jeszcze tamto przestawić. O. Dobra, ja się tutaj z tym pobawię, a potem wam pokażę już gotowca. Szczerze przyznam, myślałem, że już nie będę musiał tego robić, ale niestety musiałem się przeprosić do Orkana. Także zakładam kamerę i kita. Deszcz pada, ale nic mnie to nie obchodzi. Muszę to zrobić. Mokre potem, ale to nic. Takie atrakcje mnie czekają. No i taka robota. Ciekaw jestem, co zrobię dzisiaj, bo zły jestem na to wszystko. Wiem wam, że
wykazują się z opóźnieniem. Oj, zatkany, chyba za mało tych obrotów dałem. No dwójka. No kurde, nie zrobię tego. W każdym razie filmy idą z opóźnieniem i wtedy ja nie mogę zareagować we właściwy sposób. O. I kurczę, nie wziąłem tego dziadostwa. Badyla żadnego. Chyba to, ale weźmiemy to jeszcze. No i w każdym razie, jak piszecie mi te komentarze, to wtedy jest inna rozmowa, bo widzicie, film poszedł i ja mogę coś zrobić. A tak jak jest na filmie, to zaraz już jest po wszystkim. Ja nie mam jak zareagować, bo już robotę zrobiłem i w inny sposób niście doradzali. Nie, kliszka. Dwójka. Dobra, nie będę wam, o, nie będę wam tego nagrywał, bo mnie to męczy. Tu nie chodzi o to, żebym ja się wkurzał, a wy żebyście oglądali moje wkurzania potem na filmach. Chodzi o to, żeby tą robotę zrobić dobrze. Dobra, to tutaj z deszcz pada, ale jakoś to w każdym razie zrobię, bo muszę. Zapamiętałem z zeszłego roku, że mówicie, że on musi mieć obroty i wtedy się nie zatyka, ale to była taka akurat fajna kupa siana, więc musiał się zatkać. Dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Na razie chowam kamerę. No wczoraj zrobiłem tą robotę bez sensu, z tego co widzę. Jak się tą czapkę zakłada, aha. Bo to wygląda w tej chwili tak. Od razu inaczej, jak trawnik. I po tym jak się pojedzie ciężką broną, no to rzeczywiście tu będzie rwało wszystko. Tak jak przecież to kiedyś robiłem. Ale myślałem, powiem wam, że jak to jest takie do kolan, to sobie ciężka brona z tym poradzi. No ale jednak, no łamie, niszczy, widać, że to wszystko jest połamane, poniszczone, ale nie ma tego efektu, który miał być.
dobrych obrotach, ale specjalnie się zatrzymałem. Oj, ten nie zauważyłem, ale zobaczcie, ja takie atrakcje tutaj mam, o ja pierdolę, całą masę. I wy macie kamienie, czy co tam macie na polach, a ja mam rudę. I tutaj akurat na najlepszym kawałku, bo tu czwarta klasa. I takie atrakcje. No, zresztą ten rejon to kiedyś, dawno, dawno temu, w średniowieczu, wydobywano właśnie rudę żelaza. I to jest taki, dlatego się nie ma co dziwić, że ona tutaj jest. Dopiero później, jak uprzemysłowiono te tereny, powoli, powoli to wydobycie zaczęło zanikać. A to po prostu dlatego, że dla przemysłu tej rudy jest tutaj za mało. Zatkało. Kurczę, wtedy miałem breszkę. O. A teraz zapomniałem, że ona tutaj się świetnie sprawdzała. Dobra, trudno. Breszkę, montówkę, jak wy to tam na to mówicie. Trzeba zobaczyć,
bo coś mi się znowu zapchało. O, niestety. I widzicie, taka robota. Dobra, nie będę was męczył. Sam się pomęczę na razie. Zobaczymy potem, jak będzie efekt po paru godzinach.